tej strony Alien, jesteśmy dzisiaj w Star Stable. Jesteśmy dzisiaj przy opisie koni Konamera. Właśnie to są kuce Konamera. Mam nadzieję, że tutaj Wam się podoba. Postaram się za mocno nie rozgadywać, bo sama chciałam to jakby ukrócić ten czas, kiedy się bardzo rozgaduję. Jednak no nie wychodzi. No nie wychodzi. Mam nadzieję, że Wam się będzie bardzo podobało. Zapraszam do komentowania, do dzielenia się swoimi opisami, opiniami i tym oczywiście i gustami, czyli tym, co się Wam najbardziej podoba w tych koniach i które maści koni Konamera posiadacie. Konamera. Kuce Konamera słyną dzisiaj przede wszystkim ze swoich sportowych walorów. Są uwielbiane przez dorosłych i dzieci i uważane za bardzo uniwersalną rasę kucy. Z powodzeniem rywalizują w skokach przez przeszkody, zawodach w ujeżdżaniu i wszechstronnych konkursach konia wierzchowego, a dzięki swojej wytrzymałości sprawdzają się także w rajdach długodystansowych. Wszechstronne konkursy konia wierzchowego, czyli WKKW, składają się z trzech jakby konkursów, czyli ujeżdżenia, skoków oraz krosu. Tak ode mnie. Jeżeli się mylę, to poprawcie mnie. Chociaż Konamera klasyfikuje się w większości krajów jako kuce, są na tyle szybkie, że w Jorwiku dopuszczane są do rywalizacji z innymi rasami koni. Kuce Konamera dostępne są od poziomu 12. Można je znaleźć na Wyspie Paddock, w Dundul oraz w Forcie Pinta, a ich statystyki to siła plus 4, posłuszeństwo plus 2, szybkość i wytrzymałość 0, zwinność plus 1. Konamera występują w 6 odmianach maści i są to maść siwa jabłkowita, jelenia, gniado-dreszowata, skarogniada, siwa w chreczce oraz brudno-kasztanowata. Kuce Konamera kosztują 810 starcoins. Okej, jesteśmy już po opisie rasy, po opisie statystyki, tego co ten konik w sobie, że wiem, ma i posiada. A teraz przejdźmy do tego, jak ten konik się zachowuje, jakie posiada animacje i co sobą reprezentuje. Ja tymi konikami jestem osobiście bardzo zachwycona, bardzo, bardzo. Dlaczego? Dlatego, że są to jedne z nielicznych koni, które właśnie drapią się gdzieś tam tutaj na kopytko, otrzepują grzywę, no tutaj nóżkę, którą podnoszą i dżemią, to już wcześniej też miały te inne konie. No, jednak jest to bardzo, bardzo fajne u tych koników. Są to takie bardzo, jak ja to kiedyś nazwałam, koniowate konie. W sensie to jest taka esencja koniowatości, moim zdaniem. No wiadomo, że koń nie może stać w miejscu, bo to nie jest zwierzę, które stoi w miejscu nieruchomo, to nie jest figurka, koń się rusza, gdzieś tam, wiecie, no tu się podrapie, tutaj się spojrzy, tu się zdrzemie, tu coś tam, więc otrzepie grzywę właśnie, gdzieś tam uszy nastawi i ten koń jest właśnie takim konikiem, ten koń jest przecudnym konikiem, moim zdaniem. Takim właśnie, sorry za mój nos, no mam kata niestety, zetkany nos. Są takim po prostu konikiem bardzo charakterystycznym dla koniowatości, że tak powiem. Bardzo mi się podobają. O właśnie, właśnie, to mi się bardzo podoba. Że nie jest to taki konik, który stoi w miejscu gdzieś tam tylko czasami kopytkiem skrobnie. No tak nie jest, to wiecie, no tutaj się popasają troszeczkę, bardziej poniuchają sobie podłoże. Podrapią się, no są moim zdaniem bardzo, bardzo fajnymi konikami. One mi się naprawdę bardzo podobają. Sama posiadam dwie konamery, jednak myślę o tym, czy by nie kupić więcej, szczególnie jeżeli chodzi o jeszcze jedną maść, bo te konamery po prostu bardzo mi się podobają i uwierzcie mi, naprawdę są konie w grze, które mogłyby zastąpić wszystkie inne rasy i ja uważam, że Konamera jest jedną z takich ras, moim zdaniem. Myślę, że każdy ma dla siebie taką rasę, do której na pewno będzie wracał, rasę konia, do której z pewnością będzie wracał i będzie chciał na niej jeździć. Okej, myślę, że animacje podczas pozycji stój mamy już zrobione. Tak jak mówiłam, są to bardzo, bardzo takie koniowe animacje i mi się to świetnie, naprawdę prześwietnie podoba, że ten konik nie jest taki spokojny i tak dalej. No i cóż możemy powiedzieć dalej? Dębowanie, może zacznę od dębowania. Dębują bardzo wysoko, ale dynamicznie biorą... A, nie! Dynamicznie biorą po prostu... Aha, nie zrobiłam też się jako dzikiego konia, nie zrobiłam, no dobra. Dynamicznie biorą łebek do góry i wrzucają kopytka w górę i to jest prześwietne. No widać, że ten konik ma potencjał i nie jest ciepłą klusią, tylko takim dosyć
temperamentnym konikiem, co mi się niezwykle podoba. Ok, możemy przejść sobie do stępa. Stęp, co mi się rzuca w oczy przy stępie? No, oczywiście ogonek fajnie tutaj sobie zwisa, po prostu na luzie, tak? Konik bardzo ładnie pracuje szyją w tempie. Grzywa też jest animowana przy stępie, to też jest super. Co mi się rzuca, to to, że jedna ze stron, jak no, spojrzymy akurat na lewą stronę, nie wiem czy widzicie, te kopytka, ten czterotakt, który jest taki tudum, tudum przy koniach, to tutaj jest tak trochę inaczej zrobione, tak jakby wiecie, ten czterotakt nie jest tak do końca wyczuwalny, no, słyszalny. Bo zobaczcie, że te kopytka, one bardzo idą, wiecie, jedna strona, druga strona, jedna, druga, widzicie o co chodzi? Widać, że tego konia, jak wszystkie konie, prowadzi zad. Ale zaraz po wstawieniu lewej tylnej nogi, czy prawej tylnej nogi, zaraz stawia się lewa tylna, prawa tylna. No wiecie, o co mi chodzi, mam nadzieję. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. To bardzo dobrze widać po prostu. Jakby jedna strona porusza się symetrycznie. O to mi chodzi. Okej, okay, kus. Kus mają bardzo sprężysty. Przez długi czas mi się ono nie podobał. Ale jest fajnie, właśnie tu są fajnie tutaj są podnoszone kopytka do góry. Właśnie widać, że to jest taki sprężysty ten kus i no właśnie mówię, ten koń nie jest taką ciepłą chlusią, tylko jest porządnym kusem, który po prostu no jest zadziorny. Widać też to po oczkach, które tutaj mamy widoczne aktualnie, tylko sobie zwiększę jeszcze, o właśnie. Oczka, które no, mówią, hej, ja tu idę i wcale nie zamierzam tutaj się poddawać, jestem kucem i potrafię udowodnić, że mam charakter. Tak, więc jeszcze z tym możemy sobie tu ogarnąć, a tu akurat nie widać tego tak bardzo, ale... O, widzicie to? Widzicie to teraz? Te nogi, gdzie tutaj u innego konia, jakby zwykłego konia w cudzysłowie, gdy ta noga jeszcze stoi, to ta tutaj dopiero się podnosi, a tutaj od razu ta noga jest w przodzie. Widzicie to? To jakby ten stęp tak wygląda. Dobra. Kus sprężysty, oczywiście animowana grzywka, fajnie pracująca szyjka. Trochę ten konik jest po prostu zebrany taki bardzo ładnie, gdzieś tam się nie rozłazi. Bardzo ładnie ogarnięty ogonek, fajnie gdzieś tam sobie faluje, nie za szybko, nie za wolno. No i cóż mogę powiedzieć jeszcze? A, galopik! Nie, kochanie! Jeszcze nie! Jeszcze nie. No, jest to taki kus bardzo taki porządny, że tak powiem. Bardzo tutaj wszystkie kopyta jakby pracują i one są tak jakby, wiecie, no nie jest to ciepła klusia, która po prostu dzisiaj sobie kusuje, tylko no fajnie to wygląda. Taki bardzo, bardzo temperamentny ten kucyk. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. No, a teraz do galopu nie chcesz przejść. Halo, strzałka, łydka. Galopik też prześliczny. Już mamy tutaj troszeczkę, a bardziej animowaną grzywę. Jeszcze nie jest to co mamy przy szybszym galopie. Galop jest bardzo ładny. Co mnie się rzuca w oczy, to, że ta noga jest taka bardzo jakby trochę przeprostowana. Bardzo trochę, tak. Ja się mogę dzisiaj wysłowić bardzo. Jest taka przyprostowana, ale to w sumie te konie tak mają, z tego co widziałam, to one tak mają po prostu, więc tutaj naprawdę nie ma do czego się czepić i naprawdę jest to bardzo, bardzo w porządku. Bardzo, bardzo w porządku. Ogonek oczywiście też faluje coraz bardziej. Mamy podkowy, w ogóle mamy podkowy. Te konie też mają podkowy, to jest super. No, widać konik skupiony przed sobą, co ma właśnie te oczka zadziorne. Skupiono na tym, co jest przed nim, po prostu bardzo ładnie zebrany konik i ogólnie bardzo ślicznie wyglądający, szczupły konik. Dzień dobry, witam Ciebie, ale nie będę się tam bawić w żadne tego typu rzeczy. Lecimy dalej, mamy sobie cwał. Cwał już mamy tutaj grzywkę bardzo animowaną, odsłaniającą czółko. I też, co mi się zwraca w oczy w cwale, to właśnie, no to nie jest cwał, to jest jeszcze galop, przepraszam. To, że właśnie też ten koń tak bardzo do przodu idzie, że tak powiem. Też tu mamy jakby tył tych kopytek i już przednie też idą od razu do przodu. Grzywka animowana na dwa boki, to też jest fajne, ładna, nie jakaś taka ten... No robi się taka tutaj trochę piczka, ale to nic, tak po prostu jest u koni. Ale ładnie to wygląda, nie zachodzi na oczka i to jest fajne. Tutaj grzywa po bokach nie jest jakoś specjalnie animowana, ale jest animowana z przodu, więc jest to fajne.
No i koń bardzo, bardzo, to śmiesznie, jak te konie nagle stają. Bardzo, bardzo zgrabny, chodź szybciej, szybciej, szybciej. Bardzo, bardzo zgrabny. Fajnie tutaj te przednie kopytka się zginiają. W tym momencie zagarniając po prostu teren przed sobą pod tylne kopytka. Mam takie wrażenie, że przy tym koniu tylne kopytka są troszeczkę mniej aktywne niż przednie. Nie wiem czemu, jak się przyjrzycie, to zobaczycie. Fajnie jest też uniesiony ogonek, falujący gdzieś tam, jest to fajne. Dobra, i teraz mamy cwał. Niektórzy uważają, że to nie jest cwał, bo wiadomo, że cwał ma dwie fazy lotu, mało koni ma cwał, no ja jednak uważam, że nazwijmy to po prostu cwałem. No i tu widać właśnie potencjał tego konika, jak po prostu się rozpędza, jak zapieprza. Szyja po prostu mocno pracuje, tak samo przednie właśnie kopytka. Hej, hej, konik, poczekaj. Przednie kopytka mocno, mocno, mocno dają z siebie wszystko. I to jest przesuper. Dalej są oczy skupione przed sobą, co mamy. Gdzieś tam nie, wiecie, no skupiony ten koń bardzo, mi się wydaje. No i cóż mogę powiedzieć? Właśnie wiecie co, to jest śmieszne, że u koni jest tak, że to zatnie się konia, a prawda jest taka, że a wygląda to tak, jakby właśnie przód go niósł, tak? Wiecie, jak to jest, z tą szyją i tak dalej, a to zatnie się konia, zawsze zatnie się konia, dlatego dajmy łódkę. No cóż mogę więcej powiedzieć tutaj, no ja bardzo lubię te konie, są bardzo ładne, mega szybko się poruszają, no trochę tutaj nie chciałam w tej pozie. Czego mi tu trochę brakuje, to może tego, że nie ma animowanej grzywy po boku. Nie ma animowanej grzywy po boku, ale co z tego? No to nic z tego się nic nie zrobi. No, w sumie nie wiem, czy one mają jakąś tam inną grzywkę, byłaby bardziej animowana. Myślę, że nie bardzo. No ładny jest ten konik, bardzo zgrabny konik. No nie trafi chyba w tą pozycję, którą chcę trafić. Chcę trafić w tą pozycję, gdzie te kopytka tak mega mocno... O, właśnie, w tą chcę. Zobaczcie, jak mega, mega przed sobą po prostu zagarnie ten teren, duszują, tak fajnie jeszcze pracuje. No widać siłę w tym koniu po prostu, w tym kucyku, koniu, bo jak wiemy z opisu, to są kucyki, ale w Jorwiku są również traktowane jako konie. Więc widać w tym kucyku, w tym koniku mega potencjał i mega siłę i to mi się bardzo w tym koniku podoba. Tu ogon oczywiście też nam bardzo ładnie faluje. No jest to wszystko bardzo ładnie zrobione. Dobra, jedziemy. O, jedziemy na koniku. Jest to wszystko bardzo ładnie zrobione. I można według, naprawdę jak się przyjrzymy, według tego jak się właśnie przyjrzymy, można sobie pewną charakterystykę konia obrać, a już bardziej jak się poczyta po prostu opis. Dobra, ja na tym będę kończyć. Jest troszeczkę krócej. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zatrzymamy się jeszcze. Tak, zatrzymywanie też jest fajne. Podobny do wszystkich innych koni. W sensie to inne wszystkie konie mają podobne do niego. Bo teraz zaczęło się tak, nie wiem, od... No nie lipicanów, od jakichś innych koni, ale wszystkie teraz te konie mają bardzo podobne zatrzymywanie. No cóż, mocno, mocno hamuje tutaj właśnie i no jest to widoczne. Widać jakbyśmy my ciągnęli tego konika, podniósł głowę do góry, więc jakbyśmy go po prostu tak wiecie, no... Ewentualnie on się po prostu odpycha i nie, żeby tylko wyhamował. Widać to bardzo ładnie. Dobra. Faktycznie, tak jak mówię, można, przyglądając się koniom, po prostu zobaczyć ich charakterystykę. O, ogon nam utknął w ziemi. To fajnie wygląda w ten sposób, że konomerki patrzą się tylko w jedną stronę. I o tyle w lewo jest to zrozumiałe mniej więcej, o tyle w prawo, jeżeli się cofamy, bardziej to jest właśnie w lewo, ale dobra, to konomerka patrzy w taki sposób, wiecie, no hello, nie ciąg mi pyszczka w tę stronę i w ogóle to dlaczego ty mnie ciągniesz w tę stronę i w ogóle to ja nie mogę się spojrzeć, bo mam jakiś kurde kręt szyi i nie mogę się spojrzeć, serio, tak to wygląda, słuchajcie, nie do końca jest to fajne, no ale właśnie jeżeli chodzi o zdjęcia, to jest to fajne, bo teraz to zdjęcie wygląda bardzo ładnie, jednak ogólnie samo cofanie nie do końca jest spoko, no bo jednak nie oszukujmy się, no hello, tak?
Nie ciąg mnie, co mnie ciągniesz? Co ty sobie wyobrażasz? Te oczka po prostu mówią bardzo dużo. Mało tego, one patrzą się właśnie bezpośrednio tam, gdzie siedzi jeździec, czyli właśnie tutaj. No i jest to z jednej strony spoko, z drugiej strony trochę smutne, że te koniki są tak po prostu wyraźnie zdegustowane tym, że się je ciągnie. A tu tak jakby chciała powiedzieć, ej, bo cię ugryzę. Ej, bo cię ugryzę. Więc tutaj, no cóż, tak to wygląda. Tak wygląda cofanie w jedną stronę. To jest dziwne, powiem szczerze, no bo w sumie, no hello, no to co, nie może łeb... No ale hello, daję ci. Nie może łebkiem sobie skręcić, tak? W drugą dalej nie może, bo go, kurde, nagle, nie wiem, coś go zabolało w szyi? Czy kichu, cholera wie co. No a tu po prostu perfidnie patrzy się na nas i mówi, hello, co ty robisz? Szkoda, że w drugą stronę nie patrzy w ten sposób, bo szkoda, bardzo szkoda. No bo wtedy byłoby to bardziej realnie, tak to, tak jakby z jednej strony był tylko ciągnięty. Dobra, także to już na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapę się w górę. I do zobaczenia na końskim szlaku Star Stable. Piszcie swoje komentarze na temat koni Conamera.